były wobec mnie stosowane groźby utraty życia. Zostałem pobity, zostałem przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej okradziony. Słyszymy, jeżeli się słuchamy, słyszymy także dość wyraźnie, jak funkcjonariusze zadają kolejne ciosy rękami i nogami. Oraz to, w jaki sposób jestem wpychany do ich samochodu. Zwyczajnie chciałem przeparkować samochód z parkingu, który był na ulicy, do parkingu podziemnego. Zauważyłem samochód Straży Miejskiej, blokujący parking, stojący na kilku stanowiskach jednocześnie. Zwróciłem uwagę, że tak się po prostu nie robi. Strażnik miejski kazał mi po prostu spierdalać. W takim razie wyciągnąłem telefon, nagrałem jego kolejne wypowiedzi. Kiedy strażnicy miejscy zobaczyli, że ich nagrywam, obaj rzucili się na mnie, wybiegli z samochodu, zaczęli się ze mną szarpać w celu zabrania mi telefonu komórkowego, którym tę sprawę zarejestrowałem. Obaj zaczęli mnie kopać, okładać zarówno pięściami po twarzy, zaczęli kopać po całym ciele. Ostatecznie wyciągnęli mi ręce do tyłu. Jedna z rąk do tej pory jest praktycznie nieużyteczna. Po wszystkim telefon został zabrany, rzucony o ziemię, uszkodzony. Ja zostałem wpakowany do radiowozu Straży Miejskiej. Strażnicy kolejno najpierw ogólnie potraktowali mnie gazem pieprzowym. Drugie uderzenie gazu pieprzowego w około 30 sekund bezpośrednio w oko, czego skutek mam do tej pory. Lekarz stwierdził oparzenie. Zostałem wywieziony do pobliskiego lasu pod groźbą po prostu śmierci. Powiedzieli, że mnie zabiją, jeżeli nie odblokują telefonu. Widząc, że telefon jest poza ich zasięgiem, wymusili na mnie podpisanie dokumentów in blanco. Miałem to szczęście, że po prostu udałem atak astmy. Prosta socjotechnika. Udałem, że jestem chory, udałem atak astmy, udałem, że coś jest mi naprawdę. Zażądałem, poprosiłem, właściwie nawet błagałem na koniec, aby odstawili mnie w okolice mojego samochodu. Tam mam inhalator, tam będę w stanie sobie pomóc. Powiedziałem, że jeżeli to zrobią, to umową dżentelmeńską. Ja o tej sprawie nigdzie nie powiem. Na sam koniec wystawili dokument in blanco, okazał się wystawionym mandatem na kwotę 500 zł.